Andrzejem przed trzecim dniem startów. Andrzej, powiedz, jak nastawienie, bo to już trzeci dzień, na pewno nogi już dają się we znaki, jakieś tam obtarcia, mięśnie bolą, nie bolą? Wszystko boli, ale nastawienie jest gorące, tak jak pogoda dzisiaj. A powiedz mi, często startujesz w imprezach Nordic Walking? Tu w Gdańsku staram się w miarę systematycznie. A powiedz mi, jak twoja pozycja na listach startowych po tych dwóch dniach zmagań? Czy jest szansa na podium? Na razie jest zadowalająca, jeżeli dzisiaj dojdę, to będzie dobrze. Okej, czyli powiedz mi, dzisiaj w nocy była burza, prawdopodobnie będzie upał. Jesteś przygotowany na tą pogodę? Tak mi się wydaje. Ale burzy nie słyszałem, gdyż sen po tych zawodach jest bardzo dokładny. Okej, no dobra, to co, w takim razie do zobaczenia po starcie. Dzięki bardzo. Dzięki. Przed startem udało nam się złapać jeszcze pana Feliksa Namsołka z Gdyni. Panie Feliksie, jak pan ocenia tą imprezę, jak wrażenia po tych dwóch ciężkich dniach i jak nastawienie przed trzecim decydującym startem? Faktycznie to ciężki dzień był wczorajszy, ale to nie dlatego, że dłuższa trasa, że upał był, tylko trochę mniej wypoczynku po pierwszym dniu. No i stopy mi urosły wczoraj. Zaczasne buty się zrobiły, palce bolały, ale dzisiaj wziąłem 7-milowe buty, większe, i myślę, że dziś będzie dobrze, tak. A w ogóle to jestem zadowolony, impreza dobra. Po raz pierwszy w maratonie startuję, no czy jeszcze kiedyś wystartuję, to nie wiem, bo ze względu na wiek, ale jak na razie drugie miejsce i myślę, że utrzymam je. No właśnie, ja widzę, że pan tak często startuje w tych wszystkich imprezach tutaj na Pomorzu, także tam, gdzie pan może, to pan jeździ po prostu i się bawi razem z nami. To znaczy, najbardziej to jeździłem i brałem udział 2 lata temu, bo w ubiegłym roku miałem kontuzję kolana i tak się trochę oszczędzałem. A w tym roku, no, spróbuję jeszcze, dokąd mi siły pozwolą, to trochę postartować. Tu w Gdańsku, w Gdyni, w naszym Grand Prix, no i w Pucharze Bałtyku. A proszę mi powiedzieć, jak trasa tutaj w Gdańsku, czy się podoba? To znaczy, ja tą trasę znam, bo ja już tutaj chodziłem trochę, także jest płaska, nie ma górek. Wolałbym górki, bo by tych słabszych szybciej wyeliminowało, a tak, no to na płaskim terenie to się trzymają, no ale każdy powinien mieć szansę, więc niech i ci słabsi też idą i mają dobre czasy. No właśnie, także dziękuję, będziemy trzymać kciuki za pana Feliksa. A o czym mówił Karol pierwszego dnia, mówiąc o progresywnej trasie, górkach, zejściach, nie mam zielonego pojęcia. Państwo, nie zamówić bardzo, to jest wielka rzecz, że nadzieje, że same rekordy życiowe, więc teraz jest po prostu dajmy czadu, niech cały Gdańsk wie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i poszli. Podeskijamy kropka, bo pamiętajcie, kochani, uśmiech. To filmuje. Ponad
Państwa i dowód na to, że aktywnie można wypoczywać nawet na urlopie. Mamy tutaj zawodników z Rybnika reprezentujących klub Wodzisław Forma Wodzisław Śląski. Przedstawcie się może. Teresa Schneider. Zenon Schneider. I startowaliście w maratonie na raty i ukończyliście 3-dniowe zmagania z tym dystansem. Tak, bardzo szczęśliwi jesteśmy. A powiedzcie, gdzie jesteście zakwaterowani? Jesteśmy zakwaterowani w Stegnie Gdańskiej. A powiedzcie... Umamy. A, umamy. A, no to tereny pewnie rodzinne, tak? Moje, bo żona ze Śląska pochodzi. A czyli kolejką tamtą wąskotorową już oczywiście, obcykamy. Oczywiście, to jest... A byliście już? Byliśmy, ale nie w tym roku jeszcze. W ubiegłym roku byliśmy. I powiedzcie, jak długo zostajecie tutaj na Pomorzu? Do 18 sierpnia. I jeszcze jakieś starty w międzyczasie? No, za tydzień Puchar Polski w Sielsku. A, w Sielsku. No, to się będziemy widzieć w takim razie. No, to tak. Bardzo nam miło będzie. Ja na piątkę będę szła tym razem. A powiedzcie, chodzicie po plaży tam, czy bardziej po tych terenach leśnych? Leśne, bo są piękne takie pagórki, śródłowa, te taki teren pięknie są. No, ale plaży też spróbujemy, bo troszkę wiasku trzeba poczuć. A w którym mieście tutaj w Gdańsku zostajecie trochę dłużej, czy od razu po starcie uciekacie tam do Stegny? Uciekamy od razu, umyć się tak, wykąpać, wypocząć, a potem ewentualnie w przyszłym tygodniu pewnie przyjedziemy tutaj do Gdańska pooglądać Stare Miasto i nie tylko. A powiedzcie, jak tam imprezy wyglądają właśnie u was, bo wiem, że dosyć dużo tych imprez się dzieje właśnie w Wodzisławiu Śląskim. Bardzo dużo. Forma Wodzisław Śląski organizuje. Prawie 2 razy w miesiącu są na 100% jakieś imprezy albo biegowe, albo w Nordic Walking. Czyli co, zapraszacie do Wodzisławia? Bardzo zapraszamy, miła atmosfera, nagrody, medale na bank. No to mam nadzieję, że teraz będziemy się widzieć w Osielsku, a później to może nawet u was w Wodzisławiu. Zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców całego wybrzeża. Wszystkiego dobrego życzymy. Także proszę Państwa, oto dowód na to, że nie tylko tutaj na Pomorzu fajne imprezy, ale też w Wodzisławiu Śląskim i oczywiście w całej Polsce. Szczegóły oczywiście znajdziecie w naszym kalendarzu na chodzeskijami.pl. Tak, dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Coraz więcej zawodników kończy właśnie zmagania trzeciego dnia. Tutaj ze mną zawodnik, który trzeci dzień pokonał, tak? Drugi dzień. Wczoraj niestety się nie udało pojawić się na zawodach, natomiast dzisiaj już na pewno nie odpuściłem i miałem za cel, żeby sobie dojść, nieważne na jakim miejscu, byle dotrwać do końca. A powiedz mi, jak długo już chodzi z kijami? Chodzę sporadycznie, nie startuję w zawodach, to są w zasadzie moje takie pierwsze zawody, bardzo sobie cenię i być może, że będę startował jeszcze kilka razy. Czyli co, wrażenia pozytywne, mimo tego skumulowanego zmęczenia? Nie ma takiego wielkiego zmęczenia, bardzo wrażenia pozytywne, teren bardzo przyjemny, przyjazny na takie imprezy, także zapraszam wszystkich na następne zawody. I z miłośnikiem Nordic Walking, który podczas tej edycji kibicował. Razem tutaj z kolegą w pomarańczowych koszulkach kibicowali obydwoje. Powiedz, jak właśnie tak od strony kibica wygląda ta impreza? No, to jest trochę... jest trudne pytanie, no, to trudno osądzić. No, kibicuje, no podoba się tobie czy nie? No mi się podoba, pobalczyłbym, ale no, ta aura no, trochę do mojego zdrowia nie dopasowała, nie? Za gorąco było. Ale no niby głupio, no mówi się, no szybciej idź, kurde, ruszaj się, ale to wiem, że tak w życiu to zupełnie te chodzenie to nie będzie wychodzić, nie? Tak, jak jest to ciepło, to jednak robi swoje. No i to troszkę tych kilometrów jest, nie? Ale przyjechałeś tutaj spotkać znajomych, nie, no, tak? Porozmawiać? No porozmawiać, no przyjaciele, no pewnie, no, to jest, taka jest nasza rodzina już chyba. Mi jak to się mówi, ciągnie wilka do lasu. Tak, na pewno. No ta rodzina kijkowa już się, raczej taka się skomusowała, nie? A powiedz mi, z pieskiem zawsze go no, bierzesz? No niestety, to jest mój wnuczek. No a. Niestety, on bez mnie ani rusz. Ani rusz. No bo widziałem, wczoraj przyjechaliście na rowerze, także on tam ma swój koszyczek, tak, i no, się bardzo dobrze czuje tam. Bardzo dobrze. On w tym koszyku, to on się czuje, że on jak jest na niskim poziomie, to on na wszystkich obszczekuje. Tych. A jak siedzi w koszyku, to jak król i patrzy się, tylko obserwuje. No, no kapitalny jest taki pies, no to mam rok dopiero. Dzieci mi go porzuciły. No i się przyjął. Się przyjął, za bardzo się przyjął. A ty co sądzisz o tym, kolego? Daj głos.
Daj głos. Nie chcę. Nie chcę. Chcę. Polizał sobie. A powiedz mi, we wrześniu będzie startował tutaj podczas Pucharu Bałtyku? Nie, no to już lecę na Osielsko, nie? Już się szykuje, no. Już trenuje niby. No tak, Osielsko za tydzień, a my tutaj jeszcze w Gdańsku. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Miło mi było. Dzięki.